Mamy tu trzy różne zadania na dodawanie. Chciałbym, żebyście nabrali wprawy w dodawaniu. Zatrzymajcie ten film i w ramach treningu przeliczcie te trzy zadania samodzielnie, ale w trakcie liczenia pamiętajcie, czym jest przenoszenie do wyższego rzędu. Pamiętajcie, co to znaczy, że coś przenosicie. Zakładam, że już policzyliście. Teraz zrobimy to jeszcze raz razem. Mamy tu 9 dodać 6, czyli 9 jednostek i 6 jednostek. 9 dodać 6 równa się 15. Piątkę zapisujemy w kolumnie jednostek, jedynkę przenosimy o rząd wyżej do dziesiątek. Piszemy ją w dziesiątkach, bo ta jedynka reprezentuje jedną dziesiątkę, czyli 10. Czyli mówimy tu, że 9 dodać 6 to 15, czyli 10 i 5. Albo 1 dziesiątka i 5 jednostek. Teraz kolumna dziesiątek. Dodajemy 1 dodać 0, dodać 9, co jest równe 10, czyli tu piszemy 0, a tu przenosimy jedynkę. 1 dodać 0, dodać 9 równa się 10. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że te liczby to ilości dziesiątek. 1 dziesiątka plus 0 dziesiątek plus 9 dziesiątek. Razem to 10 dziesiątek, a 10 dziesiątek to 100. Albo jeżeli spojrzymy na to, co zapisaliśmy, to 100. Równa się 1 setka plus 0, dziesiątek. Oto cała tajemnica tego magicznego przenoszenia. Teraz setki. 1 plus 7 plus 9. Razem to będzie 17. Ale jesteśmy w kolumnie setek, więc tak naprawdę to 1 setka plus 7 setek plus 9 setek. Razem 17 setek. Albo inaczej jeden tysiąc i 7 setek. Czyli wszystko razem daje nam 1705. I taki jest wynik tego dodawania. Teraz zajmiemy się drugim przykładem. Specjalnie zapisałem go w ten sposób, żebyśmy razem przećwiczyli prawidłowe zapisywanie tych liczb. Pod sobą. 373 przepisujemy, a 88 piszemy tak, żeby jedności były pod jednościami, a dziesiątki pod dziesiątkami. Żebyśmy prawidłowo dodawali do siebie odpowiednie rzeczy. Zatem 3 dodać 8 to 11. Jedynka na miejscu jedności i przenosimy. Jedynka na miejscu dziesiątek. 10 i 1 to 11. 1 dodać 7 jest 8 i dodać 8 jest 16. To 16 to 16 setek. Szóstkę zapisujemy tutaj, a jedynkę przenosimy. Ile to jest 16 setek? 16 setek to 160, czyli ta szóstka oznacza 60, a ta jedynka 100. 1 dodać 3 równa się 4. W tym przypadku są to 4 setki. Czyli mamy wynik 461. Ostatni przykład. 9 dodać 3 to 12. Dwie jedności i jedna dziesiątka. 12 to to samo co 10 dodać 2. W kolumnie dziesiątek 1 dodać 4, dodać 9 równa się 14. Zapisujemy 4 i przenosimy 1. Ale pamiętajmy, że są to dziesiątki. 10 dodać 40, dodać 90, co daje razem 140, czyli 40 i 100. I na koniec 1 dodać 1, dodać 2, jest razem 4, ale jest to kolumna setek, czyli 1 setka dodać, 1 setka dodać, 2 setki, razem 4 setki. I zadania zrobione. Opowiadał Krzysztof Kwiecień, zabawna nauka.pl